No hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie wymianę świec w 600C tej Kawasaki, co już kiedyś wam nagrywałem. Bo jak jest zimny, to na jeden cylinder ciężko mu coś. Zresztą czuć, jak dotknie się przy kolektorze wydechowym, jak się dotknie lewą, od lewej strony pierwszą rurę, jest zimna, wszystkie trzy już gorące, jest zimna. Dopiero jak się rozgrzeje, to wchodzi na ten, czyli do wymiany świece. Tu już mam ładny komplecik czterech świec. Zakupiłem z Denso, też mogą być albo NGK, albo Denso. Numer się zgadza z książką serwisową. Będziemy zakładać. Teraz, żeby się dostać, to tak wiadomo. Tam śrubka na klucz 12. Tu dwie śrubki na klucz 8. Ja nie ściągam całych osłon. Wypinam tylko z tych gum tutaj, żeby się dostać do kranika. I tu ściągam sobie z kranika ten górny wąż. On jest teraz tutaj. I bak do góry. Z drugiej strony też trzeba osłonę wypiąć. Bak do góry. Tutaj też trzeba wypiąć. Wystarczy delikatnie pociągnąć. O, i wychodzi, bo to jest na takich gumowych tulejach. Bak do góry, tylko uważaj, żeby nie zrobić zwarcia na akumulatorze, bo trzeba jeszcze odpiąć wskaźnik paliwa. No dobra, to ściągam bak i będziemy nagrywać dalej. No i dobra, bak ściągnięty. Tu mamy ten kabelek od wskaźnika paliwa. I teraz tak, musimy się dostać, odkręcić cały filtr, a i boksa całego. Czyli te węże wszystko trzeba pościągać. To już samego odkręcenia nie będę tutaj ten wąż wyciągnąć. No i wszystkie te śrubki w koło. Później są jeszcze dwie zaślepki tutaj, żeby ogólnie całego go odkręcić. I tam pod tymi zaślepkami to wszystko jest na kluczy 10. Dobra, ja odkręcam, nie będę samego odkręcania nagrywał i będziemy lecieć dalej. No i dobra, tak jak widzicie, już airboxa ściągłem i teraz tak, mamy po kolei wszystkie cztery świece. Te dwie nie ma problemu, do jednej i do drugiej tu na brzegach trzeba odkręcić cewki. Cewki najlepiej, tutaj te dwie śruby, żeby dostać się do pierwszej świecy i do ostatniej. Bo te dwie to jest dojście. Świeca klucz 16. Najlepiej cienka ścianka, bo tam jest wąsko. No i przede wszystkim na dłuższej przeduszce. Dobra, biorę się za wymianę. I co przede wszystkim? Przerwę na świecach. Zalecane jest 0,7-0,8 mm. Także takie sobie ustawiamy. Bo wiadomo, fabrycznie mogą być trochę rozwiedzione. Szczelinomierzy. I świece dokręcamy siłą 14 Nm. Dobra, to ja to wykręcam. I będziemy palić maszynę.